Pożar na górze Ponty Pandi! Sam zawiadom Toma! Halo, Tom? Jesteśmy w drodze. Mamy zgłoszenie o pożarze na górze Ponty Pandi. Jesteś pewien? No dobrze, przyjąłem zgłoszenie. Nie widzę dymu. To gdzie widziałaś ten pożar, Dilis? Tam! Tam był! Tam była płomienna zorza nad drzewami! A! O! Ojej! Mamo, to zachód słońca! Normalnie, Price! Gdybyś nie naopowiadał mamie tych strasznych historyjek, nie byłoby tego problemu! Jeśli dalej będziesz się tak zachowywał, to wrócimy do domu natychmiast! Wybacz, Trevorze, wybacz, mamo. Obiecuję, że więcej już nie będę opowiadał. Cóż, lepiej zadzwońmy powiedzieć strażakom, że to był fałszywy alarm. Co? Fałszywy alarm? Wracamy, panowie i pani. Fałszywy alarm, nie ma pożaru, powtarzam, wracajcie. Fałszywy alarm, Elvis. Musimy wrócić. To tam jest pożar. Zadzwonię do Sama, dam mu znać. Słucham? Halo, Sam? Zauważyłem pożar. Przyjeżdżaj tu szybko. Już jedziemy. Powiedz oficerowi Steelowi, co się stało. Pożar! Pożar lasu! Dzwońcie po strażaka Sama! Szybko! Normanie, Price! Co ci mówiłem na temat zmyślania tych strasznych historii? Nie! Ja wcale nie zmyślam! To prawda! Zobaczcie! O, ojej! Ojej! Nie powinniśmy byli zostawiać rozpalonego ognia! Tu Tom Thomas! Czy mnie słyszysz, Sam? Już lecę! Gdzie jesteś? Już jesteśmy, Tom! Penny, Elvis, przynieście węże! Ogień jest za daleko od drogi, nie dosięgniemy go! Musimy użyć innych metod! Nie martw się, Sam! Mam pełny zbiornik wody! Pomogę wam z powietrza! Fajne są te giętkie łopaty! Witam! Cześć, Mike! Norman! Co znowu? Zrobiłem pranie! I przy okazji zepsułeś pralkę! Uch! A teraz grzecznie poproś Mike'a o to, żeby wyprać swoje ubrania w jego pralce! Ale... Miłej zabawy, Norman! Ciekawe, czy Sara i James pojeżdżą na desce? Wiesz co, Norman? Nie przepadam za domowymi robotami, ale jak już się za coś zabierasz, to musisz to robić porządnie. Nie! Wezwijmy strażaka Sama! Wybuchł pożar w domu Floodów. Nie! Dlaczego pożary zdarzają się zawsze w najmniej odpowiednich momentach? Pożar w domu Floodów, Sam! Niech Penny wsiada do Venus! Odsuń się od domu, Mike. Zrób nam miejsce. Elvis, natychmiast wyłącz prąd. Tak jest, Sam.
Norman nabroił? Tym razem to nie byłem ja. To była moja wina. Nie wyłączyłem żelazka i wyszedłem. Cóż, musimy być uważni bez względu na wykonywaną pracę. Tak, nawet mop może się okazać niebezpieczny. Elvis ma rację. Muszę znowu włączyć kamerę. Czy ktoś mnie stąd wreszcie uratuje, czy nie? Już płynę, Saro! Już płynę! Tato! Utknąłem tu, Saro! Na pomoc! Bez obawy, Super Norman czuwa. Norman, nie wygłupiaj się! Nie jesteś żadnym superbohaterem! Biegnę powiadomić strażaka sama! Na pomoc! O, ktoś jest ranny na plaży. Ktoś jest ranny na plaży sam. To nietypowe zadanie. Weźcie spen i łódź ratunkową. Co się stało, Charlie? Witaj, Sam. Nic takiego. Uderzyłem w skałę i wypadłem za burtę. Noga utknęła mi w pułapce na kraby i nie mogę wyjść. A niech to. Zanurkuję i sprawdzę. Musiałeś szybko płynąć, wpadając na tę skałę, Charlie. Wiem. Chciałem być bohaterem. Nazywa kino akcji! Oto prawdziwi bohaterowie! Hurra! Brawo! Super! Widzisz, kotku? Twój wybawca jest w telewizji. O, jest mi tak głupio. Mnie też było głupio, kiedy odkryłam, że zasłonka z łazienki zniknęła. Cicho! Bo przegapicie najlepsze momenty. A co z Super Normanem? Ja też jestem bohaterem. Norman! Strażak Sam już trzeci raz dzisiaj kogoś ratuje. To zasłonka z mojej łazienki. Norman! Próbowałam już wszystkiego, ale boi się zejść, biedny tygrysek. A może przyniosę przecinak? Nie! Nie ścinajcie mojego bezbronnego drzewka! Ono nic wam nie zrobiło! Nie martw się, Bronwyn. Nie będziemy ścinać żadnych drzew. Och. Patrzcie tutaj! Tu jest jeszcze więcej! Pierwsi je zobaczyliśmy! Jestem mistrzem świata w małżobraniu! Jeszcze tu! Hej, zostawcie coś dla mnie! Ale ty masz już mnóstwo! My współpracujemy! Znajdę sobie lepsze miejsce z mnóstwem małży, zanim bliźniaki wszystko zbiorą. Na pomoc! Słuchaj, Elvis. Rozumiem, że to jest świetne narzędzie ratownicze, ale nie można go używać do wszystkiego. Tak, wiem. Dalej, Norman! Ciągnij! Woda! Jest jej coraz więcej. Przypływ nadchodzi. Musimy cię stąd wydostać. Ciągnij, Norman! Przecież próbuję! Utknąłem!
Nie mogę cię tu zostawić. Co teraz zrobimy? Wezwij strażaka sama. O, ktoś utknął między kamieniami na plaży. Na plażę sam. Ktoś utknął między kamieniami, a zbliża się przypływ. Lepiej weź to narzędzie, Elvis, na wszelki wypadek. Tak. Co się stało, Charlie? Stopa mu się zaklinowała. Próbowałem wszystkiego. Chyba jeszcze nie wszystkiego. Racja, Elvis. Spróbujmy jeszcze jednego. Czy możesz rozsznurować but, Norman? Chyba tak. Tak, dziękuję. Dziękuję, strażaku, sam. O, mogłem o tym pomyśleć. Chwila, moment. Gdzie moje szczęśliwe wiaderko? No tak, gdzie je zostawiłeś? O, zniknęło. Przykro mi, Norman. Musiało odpłynąć. Chodźmy, musimy wracać, zanim nadejdzie przypływ. Zaraz, a co z moim butem? Nie bój się, Kriglington ci pomoże. Dziękuję, Elvis. Uratowałeś mój but. Właśnie do tego służy to narzędzie. Do ratowania. Mamo! Mamo! Zadziałało! Zadziałało! Tygrys jest w studni! Tygrys? Szybko, mamo! Dzwoń po strażaka sama! Tygrys jest w studni? Znalazł się kot pani Bronwyn. Wpadł do studni. Potrzeba nam ratowników górskich. Niech Tom przyjedzie do nas jeepem. Cieszę się, że pogotowie górskie przyjeżdża nawet, by ratować kota. Oczywiście, Bronwyn. Pogotowie górskie jest nie tylko dla ludzi. Widzę ich, Penny. Cześć, Tom. Czy możemy rozstawić tutaj wyciągarkę? Nie ma sprawy. Dawaj, Tom. Mam go, Penny! Wyciągam! Biedny tygrys! Och, całe szczęście! Tygrys! O, tygrys! Dokąd uciekasz? Biedak. Pewnie musi rozprostować łapki po całym dniu w tej studni. Życzenia się spełniają. Tygrys nauczył się, by nie polować na ptaki. Może miałaś rację. Może ta studnia jest magiczna. I może jednak zostanę w przyszłości księżniczką. Księżna Sara. Brzmi dobrze. Pasuje ci. Jest, używaj go w potrzebie, bo to ważna rzecz. Ładna piosenka, Elvis. To twoja? Zgadza się, Sam. Podoba ci się? Bo kolor czerwony tak niezwykły jest. Przypominam wam, że jesteśmy strażakami, nie piosenkarzami. Och, zadziałam jak strażak. Ojej.
Niepokój gryzak. Ten pies próbował zakopać mój kapeć na plaży. Dlaczego zgodziłaś się go pilnować? Sprawia same problemy. Wcale nie. To dobry pies. Lubi zakopywać różne rzeczy. Prawda, gryzak? O, nie! Gryzak, wracaj, gryzak! Wracaj! Gryzak! Nie wiedziałam, że macie psa. To pies siostry. Bardzo cię przepraszam, Helen. Witaj, Bronwyn. Cześć, Helen. Chyba powinien być na smyczy. Tak, ale mi uciekł. On ma tyle energii. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Może weź go na długi spacer. Niech się zmęczy. Masz rację, Sam. Przejdziemy się nad urwisko. Dobry pomysł. Nie zapomnij wziąć komórki na wszelki wypadek. Nie martw się, nie zapomnę. Kolor czerwony tak niezwykły jest. Używaj go w potrzebie, bo to ważna rzecz. Jej! Jesteś świetny, Elvis! Nie gotujesz dzisiaj, Elvis? Gotowałem, ale miałem drobny wypadek z patelnią. Ojej, niestety nie mam dziś szczęścia. Zabierz mu to, James. Nie, twoja kolej. Niech go ktoś stąd zabierze, proszę. Nie denerwuj się. Zabiorę gryzaka na długi spacer i urządzę sobie mały piknik. Sara, James, może chcecie iść ze mną? Tak, ale to zbyt męczące. Jeśli tak, to może popłyń ze mną na ryby. Zrobimy piknik na łodzi. Tak! Dobrze, to co nam będzie potrzebne? Woda, smycz dla psa... Weź komórkę. O, dla ciebie, Elvis. Przepraszam za psa. Dzięki, Charlie. Do 3 razy sztuka. Jest całkiem wcześnie. I jakoś tak spokojnie... I dobrze, bo to znaczy, że ludzie w Pontypandii są bezpieczni, gdyż zapewne przeczytali te wszystkie ulotki, które wydrukowaliśmy. Jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy bezrobotni. Może zatrudnię się w cyrku, jako żongler. O tak! I hop, i hop, i... Och, Elvis. Albo nie. Normanie Price, czy ty masz pojęcie, ile czasu to budowałem? To nie moja wina. Wyjdźcie na zewnątrz. Przyjęcie z fajerwerkami w waszym domu? Chętnie bym wpadł, ale niestety jestem na służbie. Skoro chcecie się bawić fajerwerkami, przeczytajcie moją ulotkę. Zastosujcie się do tych wskazówek, a wszystko będzie w porządku. Nie zapalaj fajerwerków w swoim ogródku, ale zorganizuj odpowiednie do tego celu miejsce. Ale nie znamy odpowiedniego do tego celu miejsca. Co zrobimy? No właśnie. Myślę, że tata nie potrzebuje tego czytać. On wie wszystko o bezpieczeństwie. Stale się przecież tym zajmuje, to jasne. Proszę cię, mamo, proszę! Tak ładnie cię proszę! Pójść. Dobrze, możecie iść. Hurra! Dzięki, mamo! Jestem rakietą! Uważaj, Norman! Wystraszysz tygrysa! A teraz karuzelą! Dobrze, popatrzcie na to! Mandy! O, przepraszam, to miała być zabawa. Cześć, Sam! Witaj, Mike. Wpadłem, żeby sprawdzić, czy korzystasz z porad zapisanych w ulotce. I jakiej znowu ulotce? Tej, którą dałem Mandy. Dlaczego nie dałaś mi jej wcześniej?
Uznałam, że jej nie potrzebujesz. Ty wiesz wszystko o bezpieczeństwie. Każdy potrzebuje przypomnienia, zwłaszcza kiedy chodzi o fajerwerki. Mogą być niebezpieczne, jeśli się popełni błąd. Nawet mnie się przyda przypomnienie. Nareszcie! Świetnie. Teraz przetestujemy alarm dymowy. Proszę bardzo, Dilis. Deszcz przestał padać. Jest coraz lepiej. Hurra! Możemy zacząć przyjęcie i wreszcie zaśpiewać piosenkę. Nie jest złamany? Jesteś pewna? Całkowicie. To stłoczenie. Uff, cieszę się, że jest już prąd. Wolałabym, żeby Mike nie musiał działać w ciemności. Zgadzam się z tobą, Helen. Mało kto potrafi zachować zimną krew w ciemności. Kiełbaski są już gotowe! O, jest już Helen. Mama! O, wspaniale! Przyjechałam w samą porę. Nic dzisiaj nie musiałam robić. Taki właśnie był plan! O! Serwetki! Przyniosę! Nie, ty dziś nie będziesz nic robić, pamiętasz? Ratunku! Pożar! Ratunku! Helen, teraz coś zrób! Dzwoń po strażaka sama! O, wybuchł jakiś pożar w domu Fladów. O nie! To na pewno ma związek z odcięciem prądu. Wróciłem. Nie na długo, Sam. Idziemy. Dobrze. Nikogo nie ma w środku, tak? Tak, wszyscy byli na zewnątrz. Świetnie. Penny, przynieś zestawy oddechowe. Jasne, Sam. Odetnij prąd głównym wyłącznikiem, Penny. Wyłączone. Po odcięciu prądu zawsze wyłączajcie swoją kuchenkę, bo po włączeniu prądu czasem zapomina się o tym. Ja zapomniałem. I z pewnością nie kładziemy niczego na kuchenkę, zwłaszcza serwetek. To też moja wina. O, przepraszam, powinienem skorzystać z pomocy. Chciałem wszystko zrobić sam w prezencie dla ciebie, Helen. Chcesz kiełbaskę? Ani śladu. Udało się! Udało się! Już prawie jesteśmy na otwartym morzu! Mogę posterować? Przykro mi, Norman. Lepiej wypatruj skał. O, widzę coś po lewej, tato. To znaczy na bakburcie. Jest duże. Nie jestem pewien, czy to kamień. To może być mama walenia. Co ty tam wyprawiasz? Powiedziałem nie, Norman! O nie! Uderzyliśmy płetwala! Ach, Norman! Czemu to zrobiłeś? Chciałam go tylko złapać, żeby wygrać zawody! O, tato! Zaczyna nas zalewać! Mamy dziurę! Tego tylko brakowało! Flara ratunkowa! Charlie musi mieć kłopoty! Zadzwonię po strażaka sama! Oho, Charlie ma kłopoty na łodzi! Wypływamy w morze. Łódź w zatoce wysłała sygnał ratunkowy. To chyba Charlie z dziećmi na pokładzie.
Spokojnie, Norman. Na morzu trzeba umieć zachować spokój. Głęboki oddech. Patrz, płynie Sam i Penny! Sam, Penny! Norman, oddychaj! Przepraszam. Nic wam się nie stało? Nie, tylko łodzi. Nic się nie stanie, dopóki będę wypompowywał wodę. Dobrze. Najpierw dzieciaki. Sara? James! Ty zostań i pomóż Charlie'emu. Co? Ale... Dobrze, zostanę. Dzięki, Norman. Brawo. I proszę, prawie skończone i nawet nie ubrudziłam sobie palców klejem. O nie! Mamo! 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 No nie, głupi klej! Mamo! Tak! O! Skąd to się wzięło? Pokój Normana! Zadzwonię po pomoc! O! Pożar nad sklepem Dillis. Wybuchł pożar nad sklepikiem Dillis Price. Wszyscy w pełnej gotowości. Przepraszam, Dillis, ale musisz opuścić budynek na wypadek, gdyby pożar się rozprzestrzenił. Pożar? Jaki pożar? Norman, uciekaj stąd, szybko! Nie mogę sam, bo się przykleiłem! No dobrze, rozumiem. Penny, przynieś śrubokręt. Odkręcimy klamkę. Dobrze, Sam. Śruby zardzewiały! Nie chcą się odkręcić! To zdejmij całe drzwi! Normanie Price! Natychmiast odłóż te drzwi! Nie mogę! Przykleiłem się, mamo! Nie martw się, Dillis, odkleję go. Potrzebuję tylko zmywacza do paznokci. O, autobus Trevora omal nie spadł do morza z krawędzi klifu. O! Jedźcie nad klif! Autobus Trevora omal nie wpadł do morza! Nie ma czasu do stracenia! Strażacy z Ponty Pandy do pogotowia górskiego. Będzie nam potrzebna wasza pomoc. Nie wygląda to najlepiej, ale brzeg klifu wydaje się stabilny. Odbiór! Zrozumiałem, już podjeżdżamy. O! Jedzie strażak sam! Czy komuś coś się stało? Nie, sam! Nic nam nie jest, tylko mój autobus ma kłopoty. I Norman też! Dobrze. Pośpieszmy się. Elvis, zaczep linę. O!
Odsuńcie się stamtąd. Powoli wyciągam. Sam, szybciej, bo klif zaczyna się osuwać. Robi się to. Dziękuję, Sam. O, dziękuję. Hurra! Przepraszam, że się tak wymknąłem, mamo, ale czuję się znacznie lepiej. Co prawda zadzwoniłeś po pomoc, ale nie powinieneś się tak bawić z Wełnisią. Co teraz zrobimy z Normanem, Sam? Chyba wiem, jak może się zrehabilitować. Patrz, Wełnisiu, to twój wizerunek. To będzie ostrzeżenie przed owcami dla wszystkich kierowców na tej drodze. Tak, w ten sposób zapobiegniemy dalszym wypadkom. Nie! Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie wie, co to strach, strażak sam, czy to pożar, czy dach, czy z wodą kram, to sam radę da.